Witam cię bardzo serdecznie. Marii Bukardi z tej strony. Dzień dobry, dobry wieczór. Namaste. Mentoring ze mną o numerze 31 dotyczy bardzo delikatnego tematu, a mianowicie jakie to ma konsekwencje i dla sprawcy, i dla ofiary, jeżeli ktoś onanizuje się albo masturbuje się, wykorzystując do tego zdjęcia innych osób, albo w ten sposób jeszcze dodatkowo podłącza się energetycznie. Mentoring ze mną, czyli twoja droga do mistrzostwa yy, z moimi wskazówkami, z moimi przesłaniami i pod moją opieką. Zaczynamy od samej symboliki. Zwróć uwagę, że mamy mentoring o numerze 31. Jeżeli bierzesz udział w moich ceremoniach, to wiesz, że trójka plus jedynka daje nam cztery. Czwórka to wyznaczenie granic. To cesarz, który broni swojego terytorium. I tak właśnie niech to będzie taką myślą przewodnią w całym dzisiejszym mentoringu, która pokaże ci, jak ważne to jest, żeby chronić swoje granice, swoje terytorium i przede wszystkim, również twoje ciało fizyczne i ciało energetyczne. Pytanie zostało mi zadane przez jedną z uczestniczek mentoringu i to pytanie jest fascynujące, ponieważ zawiera już w sobie odpowiedzi na wiele pytań, ale zawiera również wiele takich niuansów, które, które mogą być bardzo pomocne w Twoim codziennym życiu. Bo oczywiście, jeżeli rozpoznamy, że sami jesteśmy, obiektem takich zabiegów no to trzeba wyznaczyć granice, to trzeba w jakiś sposób zadbać o swoją własną ochronę jeżeli sami nie wiemy jak tą ochronę sobie założyć, to jeżeli zauważysz, że takie rzeczy mogą się dziać w twoim życiu to zawsze możesz liczyć na moją pomoc czyli rytuał ochrony, piszesz mi wtedy w intencji do danego rytuału co się dokładnie dzieje a mi brakuje głosu znowu <laughs> Więc będę tutaj tak wzdychać, po prostu w tlen, ale idziemy dalej. Temat bardzo delikatny i chciałabym tutaj na samym początku podkreślić jedną rzecz. Nasze mentoringi to jest Twoja droga do mistrzostwa. Co to oznacza? Że nie tylko zadajemy pytania, ale również jeżeli coś budzi w Tobie wątpliwości, jeżeli coś, z czym się nie zgadzasz, coś może uderzyło, w jakieś miejsce w tobie i powstaje echo, z którym sobie nie potrafisz poradzić, to ja tutaj po to jestem, żeby wyjaśniać, pomagać i prowadzić. Czyli jest miejsce na komentarze poniżej. Pod każdym mentoringiem. Tam wystarczy napisać pseudonim i nikt nie wie, kto kryje się za danym komentarzem, ale oczywiście również można zadawać pytania w mailach, i bardzo się cieszę, że mnóstwo tych pytań się pojawia, a ja wybieram te, które w danym momencie uważam za. No, nie można powiedzieć najważniejsze, ale takie, które chciałabym poruszyć, i, i dlatego mentoringi nie są tak usystematyzowane, że odpowiadam na wszystkie pytania w kolejności, tylko tak, że dany temat akurat uważam za najważniejszy. No i zaczynajmy, zaczynajmy. Czyli yy, każdy mentoring może w tobie poruszyć coś. Co może wymaga uzdrowienia, może wymaga wyjaśnienia, może z czym się nie zgadzasz, bo jakieś moje słowa zostały źle zrozumiane. No, używamy słów, ale niektóre słowa mają różne znaczenie, czasami może coś być przeze mnie niedopowiedziane, żeby Cię inspirować do dalszych poszukiwań, i wtedy, jeżeli budzą się w Tobie jakieś emocje, to znaczy, że uderz w stół, a nożyce się odezwą. Czyli coś jest tutaj w tych moich słowach, co może cię inspiruje do dalszych poszukiwań, co może cię motywuje do przemiany, a może chociażby do tego, żeby o coś dopytać. Dobrze, idziemy dalej.